Hala przy Chełmońskiego nie okazała się szczęśliwa dla naszych szpadzistów, choć w szranki stanęło blisko 20 zawodników ze stolicy Dolnego Śląska, żadnemu z nich nie udało się awansować do czołowej ósemki. Czekamy na następców Roberta Andrzejuka czy Tomasza Motyki, chyba jednak jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Ciekawych wydarzeń jednak w weekend nie zabrakło. Do Wrocławia zjechało kilku Wenezuelczyków. Reprezentanci tego kraju konsekwentnie szlifują formę w polskich turniejach. Zaowocowało to przecież tytułem mistrza olimpijskiego Rubena Limardo. Tym razem zwycięzcy z Londynu nie było, ale udanie walczył jego młodszy brat Francisco. Ten szpadzista doszedł do finału, w którym jednak przegrał z Mateuszem Capają z Gliwic 10-15. Trzecie miejsce zajął w zawodach Seweryn Brzozowski z Legii Warszawa. W rywalizacji kobiet najlepsza była Natalia Króla, która reprezentowała barwy AZS-u AWF-u Warszawa. Kolejne miejsca na podium zajęły zawodniczki KKS-u Kraków. Druga była Aleksandra Zamachowska, a trzecia Renata Knapik.